Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Tutaj muszę streamy dwa ogarnąć, czyli i was, i YouTube'a. Nagrywam na YouTube'a, żeby też było. Witajcie bardzo serdecznie. Będziemy sobie rozkminiać. Kawka z wróżką, czyli energetyka tygodnia, czyli powrót do normalności, czyli również wasze układy na urodziny, przesłania urodzinowe. Także będziemy sobie działać. Witam wszystkich, dam wam minutkę na zgromadzenie się, chociaż już jest 10:01, więc praca w re. Dobrze, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj sobie zrobimy, jak już mam wyciągnięte do tych układów premium, które się sypnęły jak z rękawa po prostu, nic, tylko będę je robić i robić i robić. Czyli układy roczne, mam wyciągnięte wielkie arkana kart tarota, więc sobie zobaczymy wielkimi arkanami, jak będzie nam tydzień przebiegał i myślę, że to będzie zacne i fajne i pozytywne. Takie trochę inne. Mam nadzieję, że kawki, herbatki przygotowane. Będziemy działać. Dobra. Przetasowane. Jeszcze bombkę. Przetasowane i patrzamy. Poniedziałkowo dzisiaj, no rozruch po świętach i rozruch po Sylwestrze i rozruch generalnie po, nawet rywanym, ale jednak odpoczynku, bo każdy z nas jakieś tam wolne miał, posiadał, jakieś tam spotkania z rodziną uskutecznił. Trochę może być jak karta wieży, czytaj Armagedon. Ale z drugiej strony, no zmiany i przemiany ona sugeruje, bo to może nie jest karta łatwa. Dzisiaj ten poniedziałek taki, wiecie, po całych tych dwóch tygodniach jeszcze szkolniaki mają wolne, bo w zasadzie nauczanie online, więc tam się troszeczkę inaczej dzieje. No to musimy się pozbierać po prostu. Pozbierać się musimy. A to pozbieranie polega na tym, że trochę na czworaka, trochę do przodu i trochę trzeba będzie działać. Uważajcie dzisiaj na roztargnienie, uważajcie dzisiaj na jakieś rzeczy, których możecie nie zauważyć, także oczy dookoła głowy i dopiero działanie, także trudny poniedziałek nam się niesie. Tutaj ktoś zapytał, czy można się zapisać na korepetycję z tarota. Szybciutko jeszcze ewentualnie można, tylko szybciutko, bo w środę zaczynamy, już jest miesiąc w zasadzie zamknięty. Ja się natrąbię, a wy normalnie, no ale... Bo już jak się zacznie pierwsza lekcja, następne zapisy na luty. Tak, dokładnie tak. Żeby nie było. Dobra, trochę odsunęłam. Dobra, wtorkowo lecimy, słuchajcie. I wtorkowo, w poniedziałek coś się kończyło, we wtorek coś się zaczyna. Będziemy mieć już na siebie nowe pomysły, nowe możliwości, nowe działania, zadowolenie, lekkość pewnego rodzaju będzie nam towarzyszyło. Oczywiście ludzie jak zwykle, my do przodu, oni nas tutaj mogą próbować podgryzać, ale... Nie trzeba działać jakoś, trzeba sobie popatrzeć na ptaszki, na niebko i tam w ptaszkach i niebkach szukać inspiracji, a nie od ludzi, którzy mogą nam doskwierać. Jesteśmy pod światłem słońca, światłem księżyca, światłem gwiazd i jednocześnie z dużą podprogową energią do działania w dobrobycie. Wtorek dobry na waleczność własną i wewnętrzną, zupełnie zmiana energetyczna, czyli jak już się wtrybimy w ten poniedziałek dzisiejszy, kiedy wyrwać z posad byłe świata trzeba, to wtorek przyjdzie nam znacznie łatwiej i fajniej. Korepetycje z tarota zaczynają się w tę środę. Ja już jestem cała przygotowana psychicznie na to i zadowolona, lubię nowe działania. No i zobaczymy w takim razie w środę energię, która nam będzie towarzyszyła. Zaczynają się korepetycje z tarota. Zaczyna się energia nauki. Pustelnik. Będziemy grzebać w swoich wnętrznościach, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ale tak naprawdę faktycznie środa przy nauce, przy wewnętrznym działaniu, przy takich rozkminach z dala od świata i niekoniecznie jego możliwości, ale myślę, że koniecznie w odpoczynku od ludzi. Też wydaje mi się, że świąteczny okres przynajmniej dla dużej części z nas jest taki, że spotykamy się z ludźmi, pewne rzeczy mogą być trochę męczące, wiecie, rodzina fajnie, ale to wiadomo. Natomiast pustelnik izoluje się i odpoczywa od społeczeństwa, ale również na środę karta nauki, super wróżba dla moich kursantów i dla mnie samej tarotowych
a zalisz. Dobra, patrzymy. Czwartek. Wysokie wibracje, możliwości. Bardzo dobrze. W czwartek mamy rytuał zdrowia. Zaraz będę o tym opowiadała, co będziemy mieli. Więc tak naprawdę wibracje sobie podwyższyć można. Poważne sytuacje, poważni ludzie, poważna ochrona, poważne możliwości. Wszystko dzieje się w możliwościach wszelkich, ale powoli. Nie ma tutaj polki galopki. Jest spokojność, ale i ukonkretyzowanie. Dobry czwartek na zrobienie wszelkich rzeczy, które się zaplanowało. O, także tak. No i we w piątek wiedziałam, że będzie rydwan po prostu. Ja chyba mam jasnowidzenie już odnośnie kart, ponieważ sobie pomyślałam, że tak, jak w czwartek mamy dużo działań, ale spokojnych, no to polkę galopkę widziałabym w piątek. No i jak już sobie poplanujemy, podziałamy. Poczekajcie, bo wiecie co mam? Strasznie. Tak jest. Takie mam spodnie. I się zahaczyłam, dobra. Nogą się zahaczyłam, także w piątek polka galopka. Dużo możliwości rozjazdów, wyjazdów, załatwiania. Wszystko jest opanowane, ale wszystko w tempie po prostu rydwanu ekspresowym i jeszcze zwycięzcą i bohaterem swojego domu zostać możemy. Także smoczek się śmieje, że w jej urodziny polka galopka. No. Ja Awe, niech moc kawy będzie z wami. Sobota. Spokój, bezpieczeństwo, lekkie zatrzymanie, oddech, odpoczynek, fajne spędzenie czasu, sytuacje, które biegną swoim własnym torem, my ich nie jesteśmy w stanie ani przyspieszyć, ani zmienić. Nie jest to może dzień bardzo radosny, ale taki z chilloutem i uspokojeniem i zbieraniem energii na przyszłość. Także tak. A niedziela w umiarkowaniu. No, niedzielnie umiarkowanie jestem w stanie przeżyć tą kartę, bo ona jest taka błoga, spokojna, pewne rzeczy można wynormować, pooddychać. Niedziela jest po to, nawet i Pan Bóg siódmego dnia odpoczął, więc ten siódmy dzień na odpoczynek powinien być. Ja myślę, że jeżeli mamy do dyspozycji same wielkie arkana, to tylko ten poniedziałek dzisiejszy w dosyć trudnych energiach generalnie, ale już mówię, jest to dzień ponowiu, tak naprawdę, czyli jeszcze te przemiany, dzień nowego roku, jeszcze te przemiany są widoczne w tej karcie wieży, mocne tąpnięcie, ale aleluja i do przodu. Także super, taką mamy energetykę. Skoro mamy kawę z wróżką, energetykę mamy zrobioną, to teraz sobie, wiecie co robimy, czary mary sobie robimy i sobie zapalimy świecę. By była świadkiem naszego poniedziałkowego obrzędu, tak by wszystko, co jest na niebie, na ziemi, pod ziemią, nas pilnowało, co by nas dobrą energią obdarzało, co by żywioły nas wspierały i nasze ścieżki prostowały. Także jeżeli możecie podłączyć się pod ten ogień z dobrymi wibracjami dla mnie i dla Was, tak po prostu. Energia, jak się ją dzieli, to się mnoży. Więc dla mnie i dla Was, i Wy też dla siebie i dla wszystkich. Podłączcie się pod ten ogień, który wzmocnienie w tym tygodniu ma nam dać. Pamiętajcie, że my mamy dwa takie rytuały tygodniowe. Jeden to jest błogosławieństwo tygodnia o 21 w niedzielę. Co niedziela. To należy tylko mieć chęci bycia z nami i uczestniczenia. Natomiast też w poniedziałek, jak tylko jest kawa z wróżką, to zapalamy świece intencyjne po to, żeby jeszcze naładować ten tydzień od poniedziałku dobrą energią. Także jak ma ktoś ogień podłączać się, jak nie, podłączać się i w domu ogień zapalić. Chodzą słuchy, że w Ekszonie podróżowały podgrzewacze, magia stanie się bardziej ekskluzywna. Byleby był ogień, słuchajcie. Dobrze, jeżeli ktoś ma urodziny od zeszłego tygodnia do niedzieli przyszłego tygodnia. Czemu od zeszłego? Bo nie było kawki, więc nie będziemy jak gdyby omijać tygodnia. To dawajcie znaki, Dorota mi tu wypisuje, a ja pierwsze przesłanie urodzinowe robię wioletcie. Wioletcie. Dobra. Wioletta w głowie,
działaj jako ta królowa monet. Bądź matką, żoną i kochanką, ale przede wszystkim zadbaj o uziemienie i ugruntowanie siebie, ponieważ jeżeli my jesteśmy uratowani, to możemy ratować wszechświat. Jeżeli my jesteśmy słabi, to nie mamy siły na uratowanie nawet pajączka. Więc zaczynanie od zdrowego egoizmu, a potem kreowanie swojej rzeczywistości w głowie powinno być. Serce niech działa w nerwowościach i niech teraz ludzie się zastanawiają, czy są warci ciebie, a nie czy ty jesteś warta ludzi. Czasem zrobienie zamieszania wokół siebie jest bardzo słuszną decyzją. Natomiast w działaniu wyznacz sobie cele i zacznij od pierwszego kroku, bo potem już reszta się potoczy. Ważne by było, żeby te cele mieć wypisane. Magia, słowo jest magiczne, ma eksplozję wibracyjną, dlatego używa się zaklęć w magii. Może czasem brzmią durnowato, ale używa się zaklęć w magii, bo słowo jest eksplozją. I jeżeli będziesz miała to słowo zapisane, to tym bardziej osiągniesz swoje cele. Dobrze, przesłanie dla smoczka. Dzisiaj trochę przesłań będzie, bo nam się 2 tygodnie skumulowały, czyli przeszły i przyszły. Jesteśmy między światami. Takie tam. Także przesłanka. Dobrze, smoczek. Jak powinna postępować? Smoczek w paziu pucharów w głowie, ale smoczek to ma. Dla niej wszystko jest super, raśne i wszystkich kocha. Więc jakby kontynuacja turkusowego świata, jednorożcowego brokatu i patatajania potęczy w głowie jest widoczna. Nie zmieniaj nam się smoczku. Serce w nowych miłościach, czyli też nowych pasjach czasem, więc może się jeszcze czymś zainteresujesz i rozwiniesz. To tak dosyć fajnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, musi być bardziej skonkretyzowane. Z tego względu, że nie samą miłością człowiek żyje, ale różnymi innymi rzeczami też. I wyważyć mądrze pomiędzy euforią a konkretem, typu cena za usługę, typu 3 razy tam zapukam, aż mnie wpuszczą, będzie bardzo wartościowa w działaniu. Dobrze, mamy kolejne urodziny. Dzisiaj to wszystko będziemy urodzinować. Bagnicha w tym tygodniu. Znaczy dzisiaj w zasadzie. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Dobra. Muszę podejrzeć, bo w kamerze słabo jest siła. To jest właśnie takie wyważenie między łagodnością, a i tak mam rację i zrobię po swojemu. Nie musisz niczego udowadniać nikomu, bo czasem udowadnianie to jest tak jak rozmawianie przy Wigilii o polityce, przekonaniach religijnych albo oczkowaniu. Bez sensu. Każdy ma swoją prawdę i ta prawda jest jedyna własna i potrzebna. Natomiast róbmy swoje. Można sobie przytaknąć, uśmiechnąć się i robić swoje. I takie nastawienie powinno być. Dużo radości i wprowadzać tę radość w życie w drobnych sprawach, typu lubię wyjechać, to wyjadę na 2 dni, lubię sobie kupić nową śminkę, to sobie kupię nową śminkę. Na tej zasadzie, żeby te wibracje podnieść. Natomiast w działaniu kursy, szkolenia, nauka, umiejętności i zdobywanie tychże. Warto o tym pomyśleć. Także tak. Kolejne przesłanie dla Żanety. Dzięki. Żanet, działaj nerwowo i kompulsywnie. Odstraszysz wrogów, przyjaciół nie zniechęcisz, zejdą ci z drogi przeszkody i czasem warto zrobić coś dla sztuki, bez zysku, bo to potem przyniesie sławę, chwałę i powodzenie. O tym należy pamiętać. Zmieniaj otoczenie, zmieniaj znajomych, zmieniaj przyjaciół. Znaczy przyjaciół się nie zmieni, bo przyjaciele są zawsze, ale pseudoprzyjaciół. Dlatego, że zmiany mogą być dla ciebie bardzo dobre. I działaj nerwowo, kompulsywnie. Ja wiem, że ja rzadko tak radzę, ale czasem zbytnie ułożenie powoduje zastanie. A jak wejdziemy w koło fortuny, czyli nam trochę odfizia,
to z takim fiziem możemy wejść w nowe i osiągnąć nowe rzeczy, co również jest bardzo fajne i pozytywne. Także Żaneta, szaleństwo dla Ciebie najważniejsze. Nie wiem, same urodzinowe, godzinę później. Two hours later. Mamy teraz Violet dla mamy Mirosławy. No dalej, tak jest. Two hours later. Dobrze. Dla mamy. Mama. W głowie powinna ustawić się w karcie głupca. Młodzieżowo. Nieważne ile ma lat. To wiecie, nie garsonki, tylko skórzane leginsy. Nie drutowanie na szydełku, tylko, nie wiem, skoki na bungee. Młodzieżowo się ustawić, przestać się przejmować wszystkim wokoło, bo to, że jestem matką, nie oznacza, że muszę się zamartwiać, czy dzieci będą miały dobrze, zamartwiać, czy coś tam, że oszaleć można. Proszę zająć się szaleństwem swoim własnym. Droga mamo Violi. Droga mamo Violi. No, nie wiem, w jakiej mama jest sytuacji partnersko-emocjonalnej, ale przy karcie kochanków ja nie mówię, że trzeba zdradzać. Nie. Ale poświecić i pobłyszczeć i poolśniewać dekoldami można. Bo to nawet bardzo wzbudza dobrą energię. I oczywiście opiekuńczość mamowa i te wciskanie 500-tej bułki, którą właśnie upiekłam, jest fajne. Ale zaopiekować się również sobą, przynajmniej w równym stopniu jak innymi, droga mamo, czyli trochę szaleństwa w życiu warto by było zapodać tutaj. Michał, który miał urodziny pierwszego. Dobra. Two hours later. Dobrze, dobrze, żeście mnie zawalili tymi układami rocznymi. Lubicie roczne? Ja też lubię roczne, muszę sobie zrobić. Ja też. Znając życie, to będzie na samym końcu. Mhm. Ach, to tak. Wypadło zwycięstwo i zadowolenie, to tak, ale nie chciałam ich wyciągnąć, więc teraz wolą moją. Kursy szkolenia zmiany, przekwalifikowania i przebranżowienia, to powinien być taki rok, który narobi umiejętności. To przede wszystkim. Serce w umiarkowaniu. Będzie cudownie? Brać na chłodno. Będzie źle? Brać na chłodno. Dystans spowoduje wyrównanie energii. Bywa. Dystans czasem jest dobry. Ale w działaniu twórczo, kreatywnie i mocno. I o ile głowa? Logika. Serce. Myślenie. To o tyle w działaniu taka kreatywność, że krękajcie narody. Brać wszystko i każdy łeb urwać hydrze. Bo możliwości wszelakie do rozwoju są bardzo wielkie. Fajnie, fajnie to wyszło. I mamy Lilkę. To dziewczyny zgłosiły. Tak. Naszą wiśnię, więc Lilce robimy. Najwyżej Lilka mi łeb urwie, ale to nic. Nie urwie. Swoim wiśniom na siłę pewne rzeczy. Dobrze, dobrze, Lilka. W głowie. Radość, świętowanie, zabawa. Powinien być rok lekki. Nawet jeżeli przyjdą, bo zawsze w życiu przychodzą jakieś takie rzeczy, z którymi mamy problem, to warto jakby ich nie rozkminiać, bo one i tak same się poukładają. To ewidentnie wpływ mały, własny, żaden w zasadzie. Znowu bardzo rodzinna karta w sercu, ale taka rodzinna dziedziczna. Ja się zastanawiam, bo ty mówiłaś, o tam na przykład do Polski to nie będę jechała, czy coś. Nie wiem, czy i okoliczności, i chęci nie sprawią takiego wyjazdu przy tej karcie, bo jest coś do pozałatwiania od emocjonalnego po w cudzysłowie dziedziczenia. To są takie sprawy rodzinne. Więc tak, to może leżeć na sercu. Natomiast w działaniu możesz tworzyć lekki zamęt, zamieszanie, niepewności, plany. Znaczy tak, planować trzeba, ale umiejętność dostosowywania się do zmienności tych planów będzie bardzo ważna w tym roku. O, dokładnie tak. Anna. Anna 8.5. Anna 8.5. Anna 8.5.
Szaleństwo. Szaleństwo. Otworzył się worek urodzinowy. Wszyscy się rodzili w październiku, a teraz w styczniu. Dobra. Anna 8.5. Marz jako marzenia. Zapisuj je i realizuj. Dlatego, że można oczywiście trafić na główienko spośród złota, ale ile złota przy tym można nałapać, to jest tego warte. Więc z tymi marzeniami po prostu trzeba zacząć pracować i je realizować. Pierwszy krok najtrudniejszy, potem już poleci. W sprawach sercowych mamy bardziej przyjaźń i energię niż miłości i rozmarzenie, więc ludzi traktuj przyjacielsko i zobacz, kto przy tobie zostanie. Tak po prostu, bez wzdychań. Natomiast praca u podstaw w działaniu. Fantasmagorie, marzenia, sprawy sercowe w przyjaźni. To jest fajne, natomiast działanie jest w rycerzu monet. Sztywne, pracowite i wtedy przynoszące efekty. Dobrze, mamy Tomasza teraz z poprzedniego tygodnia. Tutaj nie zadajemy pytań, chciałam powiedzieć, do kart, dlatego że ja tutaj nie siedzę po to, żeby sobie siedzieć. Ukłon w waszą stronę, to na kawce z wróżką są przesłania urodzinowe, ale urodziny trzeba mieć w tygodniu danym. No teraz mamy tydzień wstecz, tydzień w przód. Dlatego, że moja praca polega na tym, że biorę ciężką kasiorę za to, żeby wam odpowiadać na pytania, a nie sobie szastać kartami na prawo i lewo. Od tego są osoby, które muszą naganiać klientów. Ja muszę ich odganiać. W tę stronę to idzie, więc czujcie się odganiani. Także wiecie, jak jest. Żeby tu się dostać, żeby dostać odpowiedź, to trzeba się nabiegać. No i to się nazywa marka, nie? Budowanie marki. Dobra, Tomasz. Co ty masz tego diabła w tej głowie? I teraz co? Jeżeli ma być to przesłanie przy tej karcie, jak ma funkcjonować głowa w tym roku? Jeżeli jest pomysł, niech będzie natychmiastowa realizacja, bo inaczej może się gdzieś zakończyć w przedbiegach, rozmyć i nie zrealizować. Musi być szybkie działanie względem pomysłu, realizacja. We w sercu piątka monet. Wyjść z... Nie mam, nie posiadam, bo nie będziesz miał, nie będziesz posiadał. Trzeba zmienić tutaj wibrację sercową, chociaż z drugiej strony ta karta to jest trochę od zera do bohatera, czyli w zasadzie można się już tylko odbić do góry. A w działaniu przy Królowej Pucharów niekoniecznie polecam sentymentalizm, ale ciepło traktowania nawet dziwnych osób może przynieść taki skutek, że klękajcie narody, więc można kogoś zagłaskać na śmierć i to jest fajne. No i Sandra, która ma urodziny za 2 dni, przesłanie. Witam tych, którzy przychodzą, bo ja tutaj coś widzę, wy tam coś puszczacie, różne rzeczy, ale wiecie, na czacie jest tak, że widać tylko 3 osoby, ja widzę. I mi potem znika, więc dlatego czasem ja coś... No, na kompie być może. Ja nie mogę oglądać na kompie, bo nagrywam na kompie dla YouTube'a, dla YouTube'ów. Sandra. Pomyśl o pracy i ja rozumiem, że wiek lat 19 to może determinować szkołę, ale nie oznacza to, że nie trzeba popracować. Warto by było choć na chwilę i na moment, ku rozwoju własnemu, tak, rozwojowi, wiem. W sercu rodzinność, dzieciak, tak, o to trzeba zadbać, o własną bezpieczną przestrzeń, tak żeby nikt na to nie wkraczał i się nie mądrzył, że tak powiem. Natomiast w działaniu Królowa Mieczy, papiery, kursy, szkolenia, umysłowość, zdobywanie kwalifikacji i wiedzy technicznie w tym wieku będzie bardzo pomocne. Czyli co? Takie zadanie, ja i mój JJ jesteśmy i nikt tu nie wkracza. Praca i szkoła naraz. No, ja nie namawiam, żeby pracować na 2 etaty, mając jednocześnie naukę czy cokolwiek, ale wiecie, ludzie dopracowują od czasu do czasu, są takie możliwości. I kidsy niestety, jeżeli chodzi, tłumaczę nowym osobom, jeżeli chodzi o przesłania urodzinowe, generalnie w tygodniu, w którym się odbywa kawka, czyli od dzisiaj, jeżeli ktoś ma urodziny do, zaglądam w kalendarz, do 9 stycznia,
to może prosić o darmowe przesłanie urodzinowe, bo na kawce właśnie takie robię. Nie wiem, jakieś włosy dostają. Dobrze, nieważne. Nieważne, ja zawsze mówię, nie muszę wyglądać, muszę być mądra. Czego nie dowyglądam, to doopowiadam. No, na pewno. Odwrotnie jest, odwrotnie niż prezenterki w telewizji, czego nie dopowiedzą, to dowyglądają. To ja mam odwrotnie, czego nie dowyglądam, to opowiadam. Karolina, urodziny wczorajsze. Dobrze, kicy, jeżeli chodzi o córkę, która ma lat 18, tak? Nie. Którym mamy rok? 8 lat, ma 9. Stawiam od pełnoletniości i za zgodą jedynie. Bo jak nie ma zgody, to nie mieszam nikomu w energiach. Takie mam zasady. Ale Kitsi widać świeżynka, więc nauczy się pewnych rzeczy. Spokojnie. Damy radę. Dobrze, Karolina. Król monet. Idź w konkret, uziemienie, ugruntowanie, działania, łopata w rękę i na boisko. Głowa ma wymyśleć, życie ma... Ręce mają robić. Ja wam zawsze powtarzam jedno. Ufaj magii tak, jakby wszystko zależało od niej i pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. I wtedy osiągasz sukces. O. W sprawach emocjonalnych wyjdź z trójki mieczy, z serducha. Kto tam zgenerował straty? Kto uderzył? Kto spowodował wypływ energii? Pozbądź się ludzi, którzy ranią. Ja nawet powiem wam, czy to brat, czy swat, jak tak mówią, nie przebywam z ludźmi, którzy mnie denerwują, wkurzają, albo są niefajni, albo mnie nie lubią, albo zazdroszczą, albo zawiszczą, albo próbują doścignąć. No nie chcę, ja za stara jestem. Bądź za stara na takich ludzi. Ja zawsze mówię, ja miałam 40 lat, mnie już się nie chce. Ja już tak. Mam ponad 40, to się będę 30 lat trzymać, że mam 40, nie? A Amanda mówi, że ślicznie wyglądam. A czy dziękuję? Nie, bo moje samopoczucie pod tytułem wstałam, ja jestem taka jestem sowa, że jak mam wstać, budzik o 8 jest dla mnie dzwonami Armagedonu, po prostu wzywającymi na ostatnie namaszczenie. A muszę zrobić te układy. Muszę zrobić. W działaniu. Próbuj nowych rzeczy. Dwójka monet, jeżeli wypada na przykład w sprawach związkowych, to są niepewności i wahania. Ale jeżeli wypada w radzie, poznaj nowe rzeczy. Nie bądź pewna, że zostaniesz skrzypaczką, bo może nie zostaniesz skrzypaczką. Spróbuj kolejnej jazdy, wyskocz na bungee, zrób, doświadczaj, po to, żeby potem wybrać coś. Bądź niepewna tego, co lubisz, po to, żeby coś wybrać. O, takie przesłanie. Dzisiaj było milion przesłań. Tydzień człowieka nie ma na kawce z wróżką na Instagramie. Milion przesłań. Dobrze. Dla zięcia, za zgodą, 8, łapie się, zięć, dorosły, za zgodą i do 9. Wszystkie trzy czynniki ma spełnione Grzegorz. Dobra. Już patrzymy. Mówisz, wyłapałaś. Wyłapałaś niechcąco. Dobrze. Dobra. Grzegorzu, więcej równowagi w głowie. A czy wszechświat i rzeczywistość mogą być różne? Dzisiaj dobrze, jutro źle, nowe łady... różne ważne rzeczy. Natomiast warto by było zachować względem tego zdrowy dystans. Bo to i tak się poukłada, co ma runąć, to runie, co poukładać, to poukłada. Natomiast serce powinno być aktywne. Kochać, patrzeć, lubić, zdobywać, ciamkać i mlaskać. Jeżeli zięć, no to tylko córkę, nie? Ale tam działać sercowo i tak namiętnie, i tak bym powiedziała rubasznie trochę, z takim podszczypywaniem. Natomiast w działaniu, jako działaniu król monet, dążyć do dobrobytu nawet kosztem pracy i nawet czasem rzucenia się z motyką na słońce, bo i tak wiesz i potrafisz, zięć słucha. No to się zawstydziłam teraz mlaskaniami. Trudno mlaskać i pracować. Ale no, chyba najważniejsze to jest ta sprawiedliwość w głowie. Zdrowy dystans do tego, co się dzieje. Bo i tak się wydzieje, jak ma się wydziać, w taką wszechświatową równowagę, więc czasem nie przeforsujemy pewnych rzeczy. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, to patrzę, że nie ma tych już, może jeszcze coś się znajdzie, ale mam 3 ogłoszenia na krzyż. Dziś, działania w tym tygodniu darmowe na kanale Joanna Wiśniewska Wróżka na YouTubie dla wszystkich. Mamy w czwartek 2 rytuały, ponieważ mamy rytuał zdrowotny,
I mamy robienie skryptu runicznego, chroniącego nasz dom i domostwo. Jest trzech króli, więc Kacper, Melchior, Baltazar do nas energetycznie przychodzą. Co roku robimy ten skrypt i będziemy go robić. I słuchajcie, działania zaczynają się o 21. Pierwszy zdrowotny, ja tu oszaleję dzisiaj z tymi kurłami. Pierwszy zdrowotny rytuał jest tajny przez poufne. Trzeba być na grupie facebookowej Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny, żeby z linka z łącza wejść na ten rytuał. Ja tak za 10.21 w czwartek dam link. Trzeba wejść na tą Szkołę Magii Tarota Wróżki Joanny, wejść na rytuał, mieć jedną świecę, dużo chęci i zdrowotny robimy jak co miesiąc. Tak, jest to dzień, Kacper mówi dzień wolny od pracy, dzięki mnie, no. Jest to dzień wolny od pracy, to będzie może nas dużo, może zobaczymy. No i potem jak już to tajne skończymy, ten rytuał nas zajmuje 15 do 20 minut, nie więcej. Więc myślę, że mniej więcej 21.30 będzie miał miejsce rytuał malowania skryptu runicznego i on już jest ogólnodostępny na kanale YouTube Joanna Wiśniewska Wróżka. Oba są darmowe, bezpłatne, należy po prostu uczestniczyć i tworzyć swoją rzeczywistość, żeby potem nie było wróżka ratuj. Wróżka Wam tu na tacy podaje rytuały ochronne, obronne, oczyszczające pół vlogmasa, cały vlogmas, błogosławieństwo tygodnia, cuda na kiju. Ja patrzę 80 osób, no. 32 tysiące subskrybentów, 80 osób. Mówię, a potem wróżka ratuj. Ja wiem, ja biorę za to kasy, ja ratować mogę. Ja mogę karty postawić, ale do jasnej ciasnej na darmożkach trzeba być. Darmożka to byle co. Nie, nieprawda. Darmożka to darmożka. Po prostu. Trzeba robić i uczestniczyć. Także w czwartek dwa rytuały. Jeden z linku ze Szkoły Magii Tarota Wróżki Joanny zdrowotny. Drugi o 21.30, tak myślę, że się wyrobimy. Po prostu z YouTube'a. Link też będzie na szkole. Staram się umieszczać linki na szkole. Zawsze do każdych tych należy śledzić, patrzeć. No. I być. Dużo do tego nie potrzeba. Po prostu uczestniczenie, bycie, skupienie, zamknięcie oczu, zapalenie świecy. Dacie radę. No. A oczywiście zachęcam również do subskrybowania kanału i jeżeli są jakieś takie filmy, które Wam się tam spodobają, a filmów jest mnóstwo na różne tematy, możecie umieszczać linki, linkować, działać dalej, promować. Ruszmy algorytm YouTube'a, który jest dziwaczny, ale może damy radę. Niech się dzieje wola nieba. I kolejny rytuał płatny już, 22 zł, ale to on będzie w przyszłym tygodniu, nawet jeszcze w następnym, to będę o nim przypominała co kawka z wróżką. Chyba 18 jest pełnia, tak mi się wydaje, bo ja oczywiście to sprawdzałam, ale już żem zapomniałam. Ale w każdym razie zapisy na pełnię mogą być. Zapisujemy tak, się imię, data urodzenia, rytual ezotarot@gmail.com. Potem jesteście wyczytywani, to jest płatny rytuał na kanale. Reszta w zasadzie, jak się włączycie, tak jesteście. Jak wejść do grupy Szkoła Tarota Joanny Wiśniewskiej? Otóż na Facebooku, jest to grupa tajna, trzeba wpisać Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny Wiśniewskiej. Tak wiem, długa nazwa na zasadzie ten, którego imienia nie wolno wymawiać, ale działa. Pod moimi filmami na YouTubie również jest link do tej szkoły i administratorzy tutaj patrzą, czy nie ma, czy jest się pełnoletnim. Przeważnie to tak po zdjęciach widać. Patrzą, czy nie ma za dużo Matki Boskiej i różańcy na zdjęciach, albo tam Bóg, honor, ojczyzna, nie, bo tak ten, a reszta jest przyjmowalna. Gdyby ktoś był nieprzyjęty i odrzucony, to napisać prywatnie Dorota Katarzyna Buławat. Hej, halo, nie mam podejrzewania. Napisać albo prywatnie, że ja bardzo chcę. Z tego względu, że można czasem tam palec się omsknąć może. No, także tak. A warto być na szkole nie dlatego, że tam siedzę i uczę, tylko dlatego, że puszczam linki do wydarzeń albo informuję i ogłaszam, bo po to jest ta grupa stworzona, bardziej po ogłoszenia, bo czynimy bardziej na żywo na kanale, takie rzeczy robimy różne, ale warto mieć infowiadomości po prostu, więc to jest grupa informacyjna, gdzieś trzeba się zgromadzić, żeby Wam przekazywać informacje, po to też jest kawka z wróżką, żeby Wam przekazywać informacje, oprócz energetyki i tam przesłań i świecy, to właśnie to jest ważne, żebyście wiedzieli, co się w tygodniu będzie działo. No, bardzo mocno chciałam wszystkim podziękować za życzenia noworoczne i wigilijne i świąteczne normalnie, bo iż mimo, że wigilii religijnie nie obchodzę, to obchodzę ją oczywiście tradycyjnie, bo jeszcze nikt eklektycznej wiedźmie nie zabroni, żeby wszystkie święta świętować.
Zawsze jest dobry powód do świętowania. Se mogę. Nie pukaj tak, bo to wszystko w telefon wchodzi, te dźwięki. Będę pukać. Pukać normalnie. Na prawo i lewo. Jakkolwiek to nie zabrzmi. W każdym razie, także chciałam Wam podziękować bardzo mocno. Osobno odpisałam kilku osobom, potem zwątpiłam. No, także, ale to tak mówię hurtem, załatwię tę sprawę, nie żebym nie pamiętała. Super. Próbuj. Amanda mówi, próbowałam. Amanda Wiedźma. Próbuj. Spróbuj jeszcze raz. Próbuj, bo czasem wiecie co, odrzucamy, jak ktoś ewidentnie się posługuje pseudonimem Wiedźma, to już Cię zapamiętamy, to już się dostaniesz. Dlatego, że nie znoszę ludzi, którzy na mojej grupie się na przykład reklamują, a przeważnie jak ktoś nam tarocistka Zosia, Wiedźma Ksenia, nie, czy coś, to potem jest wychwytywanie klientów. I ja tą grupę od razu mówię, to jest mój cyrk, moje małpy, moje królestwo. Więc... Albo mają taką samą nazwę. Albo są... No, jeszcze taka sama nazwa, dokładnie. Więc ja powiem szczerze, se rządzę, więc jak se rządzę, to se nie będę jakby konkurencji na własnych plecach hodować, ale to nie chodzi o to, że ja nie pomogę wróżce innej czy coś, bo to zupełnie nie tak poczytuję, tylko każdy ma swoje miejsce w przestrzeni, niech se buduje, taka prawda, i nie na żyłowaniu cudzych osób, więc to tak logicznie. Natomiast pomocna, życzliwa jestem. Jak zawsze powtarzam, klientów jest tyle, że nie przerobisz. Zresztą po układach tych noworocznych widać, ja to przerobię, zawsze to przerabiam, tylko co roku jest troszeczkę więcej, nie? No. I a propos. A Amanda Wiedźma mówi, nie robię nic w tym kierunku. No, wiem, ale palec nie, poszedł, spoko. No. Palec czasem pójdzie. Grażan się pyta, czy korespondencja doszła. Nie wiem, maili nie robiłam z tydzień, dwa może. Może półtora. Nie mam pojęcia, jeszcze nic nie wiem. Antośka jest. Antośka, że w temacie wychwytu klientów 11 stycznia ruszają pierwsze zajęcia online z jednorożcą. No właśnie, zaraz do tego dojdę. Bo jeszcze byłam w temacie życzeń i chciałam coś powiedzieć, się rozproszyłam Amandą Wiedźmą i jeszcze mi się łańcuszki zaplątały, czego nie znoszę. Coś Wam chciałam powiedzieć, na pewno. Na maile to będę odpowiadała dzisiaj, jutro. Także tam jak doszło, to zostanie odpowiedziane. Część jest odpowiedziana, bo to jest jakby Doroty robota, typu takie rzeczy, którymi ona może się zająć, bo jest asystentką, więc wie, co w prawie piszczy. Ale są rzeczy, które ja muszę opierniczyć, więc tak naprawdę pewne rzeczy są zostawione dla mnie. Maile będą robione, patele polecą. Perełki są dla ciebie. Perełki są dla mnie. Dokładnie tak. Natomiast teraz tak, właśnie fit jednorożce. Otóż nasza Antośka, która jest trenerem nóżki w prawo i nóżki w lewo. Chudakuska. Fit wege chudakuska. To no ona grupę tworzy, na której będziemy ćwiczyć tak, że tam nam się kości nie powyrywają z zestawów. Powinno być nieźle, Ktoś podobnie. My jedziemy dzisiaj po maty. My jedziemy po maty dzisiaj. Wiecie, do czego to dochodzi? Do czego to dochodzi? Żebym ja ćwiczyła, znaczy ja bardzo dużo ćwiczyłam za młodu. Faktycznie, ale lubiłam takie rzeczy, tak, aerobiku nie lubiłam, bo się zadyszałam, po co? Lubiłam calisthenics. Nie lubiłam biegać, lubiłam rozciąganie. Na tańce chodziłam, na basen chodziłam, bardzo dużo, rowerem jeździłam. Potem przyszła praca i nie było kiedy. Ale postanowiłam sobie, a styczeń jest bardzo dobry na postanowienie, bo czemu nie, że właśnie z naszą Antośką będę nóżką w prawo i nóżką w lewo ruszać. I teraz Antośka Wam da na czacie namiar na swojego maila i na swoją grupę, bo fit jednorożce ta grupa się nazywa, ale żebym ja linka znalazła, to nie znajdę tutaj. Więc można się jako jednorożec zapisać. 10 zł za zajęcia, czyli 20 zł za tydzień. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w okolicach godziny 19. Trwają od pół godziny do 40 minut. Ja z tego, co Antośka mówiła, i zaczynają się od przyszłego tygodnia. To dobrze, zdążymy zakupić mapy. Maty. Mapy mam. Maty. Żebym ja normalnie zaczęła znowu wariować. Zacznę. A też dlaczego? Dlatego, że to jest nasz fit jednorożec, który właśnie zakończył pracę. Naszych fit jednorożców ratować trzeba. My nie lubimy dawać ryby, będziemy dawać wędkę, więc będziemy dawać co? Swoją obecność i 10 zł za zajęcia. A oprócz tego normalnie będziemy fit, wege i chudakuska. Możliw. Tak jest. Także tak. Pełnia zdrowotny, Kacper Melchior Baltazar, fit jednorożce, kurs tarota.
kurs tarota. Ostatni raz, przypominam. Bo w zasadzie zapisy były do końca grudnia. Ale oczywiście przecież zawsze są osoby, które 5 po. Że rusza od tej środy kurs tarotowy, który potrwa nie wiem ile. Nie wiem do kiedy. Nie wiem, dlatego że zależy od grupy, jak będzie pracować. Ja tam jakieś swoje plany mam, ale tak, taka szkoła bardziej, takie korki. Będziemy się uczyć całkiem od podstaw. Zaczniemy od... Poczekajcie, bo ja tutaj mam, wiecie, że mam notatki, tylko muszę je tak zgarnąć, żeby nie pozwalać innych notatek. Bo na przykład mamy rok własny. Co ja tu jeszcze mam? Pełnię nowie. Akurat mam mało. Ty się nie pytaj, ja potem kawę jeszcze. Ja jeszcze się z brązoletkami nie uparałam. To są wszystkie notatki, wiecie. Ogień, żywioły, buławy, wszystko. I jeszcze mapę myśli robię, żeby łatwiej było przyswoić. Tu muszę już schować, bo mam jeszcze, uwaga, w notatkach. Ja lubię mieć notatki, bo wtedy wiem, co mówię. A mapę myśli lubię, bo mi się tak, o, na przykład tak wam pokażę, że żywioły, że mapy myśli powstaną. Także będziemy sobie tutaj, wiecie, działać. I śmiech śmiechem dla bardzo początkujących, całkiem życiowo początkujących. Natomiast już myślę, że po pierwszych zajęciach, czy drugich, zależy jak zrobimy temat żywiołów, myślę, że na jednych się da ogarnąć te żywioły, to będziecie w stanie postawić sobie układ kart. Wy wiecie, że ja to jestem praktyk, jak runy to praktyczne, jak magia to prosta, jak tarot bierzesz karty i je stawiasz. I ja oczywiście nie spodziewam się, że wyrośnie z nas grono wróżek, dlatego że trzeba do tego bardzo dużo cierpliwości, samozaparcia, pracy, i to często, ale zainteresowania należy pogłębiać, sobie zawsze można pomóc, nie wiem, matce, babce, siostrze, więc takie rzeczy będą się zdarzać. Kurs, słuchajcie, cena za miesiąc jest 120 zł. Jeżeli zapiszecie się potem, bo po pierwszej lekcji ja już nie dopuszczam do kursu styczniowego. Nie pokazuj notatek, bo co? Mogę pokazywać. Mignę. I tak jak nie wytłumaczę, to tam można se popatrzeć. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał się zapisać na luty i cofnąć się, żeby mieć styczniowe lekcje, no to wtedy wiadomo 240. Tak, można się będzie cofnąć. Te lekcje będą. Będą one dostępne bardzo długo. Jedyne, co bym chciała, to będę prosiła też kursantów o to, żeby nawet jak będą na żywo na lekcji, żeby chociaż raz przesłuchali, a potem drugi raz gdzieś w tle przy prasowaniu. Bo, znaczy niekoniecznie prasowaniu, nie wiem, czymś tam. Bo wtedy się ta wiedza utrwali. Ja widzę po sobie. Spisywałam sobie ze swoich notatek, które robiłam lata temu. Oj, lata, ale to takie lata. Numerologię potrzebną do lat osobistych, bo to jest bardzo fajne przy wróżbach. I słuchajcie, ja na pamięć, bo tej numerologii używam tego zeszytu, tej księgi cieni. W momencie, kiedy mówię o latach osobistych, coś opisuję z lat osobistych, coś, bo to mi jest potrzebne. Mi cała numerologia nie jest potrzebna do stawiania kart, potrzebne mi jest to. I słuchajcie, ja punkt po punkcie, ja mówię, Boże, przecież ja to pamiętam. To jest po prostu wbite w głowę, jak Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Rewelacja, czyli przesłuchiwanie pewnych rzeczy nawet nam wbija w podświadomość. To jest tak samo jak zaklęcia, które tam przywołanie żywiołów czy coś, to nagle, oczywiście, że mam zacinkę czasem, dlatego mam zawsze notatki, typu jak się zatnę, to sobie zerknę, ale to tak jest wbite w pamięć, także tak. Poszeptane mówi, że często przy prasowaniu lepiej się układa, no i bardzo dobrze. Także ostatni moment na zapisanie na styczeń, bo już od środy nie przyjmuję i dopiero na luty będzie można się cofnąć i kupić nowe. Nie wiem, ile ten kurs potrwa, nie wiem, jakie będą miesiące. Teraz będę miała styczeń zawalony śrubami. Wiecie, mogę dentystycznie być różna. Jak czegoś nie zrobię w środę, to zrobię, wiecie, w czwartek. No to ta, z taką pewną dozą wyrozumiałości. Tu się już nie boję o terminy, dlatego że jak gdyby, jeżeli ja sama coś prowadzę, to wiem, że ja nadrobię, nawet jeżeli nawet padnę, prawda, gdzieś tam z operacyjności tak zwanej, więc w ten sposób. Ale to będziemy sobie działać. Ile potrwa, bo wy pytacie, ile potrwa coś? No nie mam pojęcia, zależy. Być może się okaże, że będziemy w stanie przerobić wszystkie asy na jednej lekcji, a może się okaże, że będziemy robić po dwa. No nie, bo to zależy, jak tam będą pytania albo inne rzeczy, albo w ogóle. Musimy się ze sobą też oswoić, żebyście nie bali się pytać. Tam opiernicz oczywiście, że dostaniecie.
Ale to tam się, tam nie należy takimi rzeczami przejmować, pytać należy, ja zawsze odpowiem, najpierw na wrzeszczę, potem odpowiem. Także taki właśnie kurs tarota. I czy ja jeszcze mam coś do przypomnienia? Jeszcze mam do przypomnienia. Bransoletki będą wysyłane, a zalisz w tym tygodniu i w następnym, sukcesywnie. Więc nie pytać mnie, kiedy dostanę swoją bransoletkę. Bo już mnie pytaliście w grudniu, kiedy dostanę swoją bransoletkę, ze świadomością tego, że pośladem swym własnym w Sylwestra musiałam je przygnieść i konsekrować. No więc musiały u mnie doczekać do tego momentu. Natomiast będą wysyłane sukcesywnie, jak gdyby w ramach zawalenia poczty bransoletkami. Będą tak. Ten tydzień i następny będzie bransoletkowy. No i oczywiście te inne paczki, które zamawiacie. Diagnostyki mam dwie zrobione, jedną mam niezrobioną. I jeszcze jedną dostaniesz. Albo jeszcze dwie, bo jeszcze nie wydrukowałam dzisiejszej. Co za to możecie zajrzeć na sklep Pentagram Joanna Wiśniewska i zobaczyć, jakie są produkty elektroniczne. Natomiast drama. No do zobaczenia. Dobrze, ja się wyrobię, ze wszystkim się wyrobię, taka praca. No i słuchajcie, ten układ premium, który jest za 22 zł, to tak pomyślałam, a niech będzie w cenie pełni i nowiów. Jest wielkimi arkanami na każdy miesiąc i ja robię te układy premium jak gdyby w osobnych firmach porannych, co wymaga ode mnie dużej dozy samozaparcia. Poranne nie brzmi dobrze w moim przypadku, bardzo źle brzmi. Ale wstałam dzisiaj, doczołgałam się i nawet byłam wcześniej umalowana, żeby na kawkę zdążyć, bo mówię, nie wiem ile te. I robię po 10 dziennie, mam ich aktualnie znowuż 50, więc nie pytajcie, ale to po prostu, no tak z dnia na dzień staram się to rozgruzowywać. W 10 układach jesteście w stanie dosyć szybko znaleźć swój układ. Dostajecie jak zwykle maila zwrotnego. Piszecie na pytanie film @gmail.com. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł, wpisywać układ premium albo układ noworoczny, łatwiej mi wtedy to rozgruzować. Pytacie, kiedy pierwsze pudełka w tym roku? Pierwszy będzie się dziać, ale już pudełka są rozesłane. W styczniu 13. Czekranie. W czwartek. Ale pewnie im o to nie chodzi. Za tydzień, na szczęście, nie przy zdrowotnym, bo już się zadyszki dostałam. Mówię, Jezu, Kacper Melchior, ja Baltazar, to jest czwartek. Mówię, ja pierdzielę. Dobra, 13. Będzie się dziać pierwszy, który już jest rozesłany. Natomiast pierwszy sprzedawczy będzie chyba w przyszłym tygodniu i to jest walentynkowy. Na pewno. To jest walentynkowy. Będę ogłaszać. 24 ja proponuję. Dojdą? Za granicę? Oczywiście, że dojdą. To są 3 tygodnie. Pierwszy jest walentynkowy. My z Dorotą jeszcze ustalimy. Będziemy się bić pałkami. Kiedy będzie wystawiony? Natomiast... Tak. Natomiast jest pierwszy walentynkowy. Potem mamy Ostare. Mamy jeszcze robiony Imbolc, ale Imbolc będzie robiony troszeczkę inaczej. On nie jest tyle pudełkowy, co jest, co ja będę konsekrować świece imbolkowe i będzie można te świece kupić po prostu na tej zasadzie, ale to nie jest pudełkowe. Także wszystkie ogłoszenia będą. Na razie jeszcze troszeczkę czasu do tego wszystkiego jest. O. Także tak. Oby było ich dużo. Będzie ich dużo, no i będą te właśnie fajne artefakty, które zamawiamy, z których stworzymy sobie naszyjnik magiczny. Fajnie jest mieć naszyjnik magiczny. Może nie jest to wilk wiedźmina, nie? Ale jest naszyjnik magiczny. Z tamtego roku mamy... O! I słuchajcie, ruszą też zapisy na brakujące żywioły, bo mówiliśmy... Ale to już pod koniec stycznia. Tak, pod koniec stycznia. Mówiłyśmy wam, że te żywioły, komu co brakuje, a zamawiał pudełkowe, to będziemy... zamawiać. Zapytamy się dziewczyny, jak zrobić coś tam, bo musimy to ogarnąć. Także też będzie, bo w tamtym roku kompletowaliśmy taki łapacz światła, że tak powiem, a w tym roku będzie naszyjnik. Także tak, chyba już wszystko, słuchajcie. 50 minut gadam. I to ja bardzo szybko mówię. To jest naprawdę ile treści w 50 minutach. Także tak. Żegnam widzów YouTube'a. Zaraz to wrzucę na YouTube, także ja już się z wami muszę was wyłączyć. Tutaj kamera. Pa, 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 pam. Przerwa zima.